Cały czas podkreślamy, że to, co robimy, to słuchamy środowiska, które są związane z szeroko pojętą edukacją, odpowiadamy na te zapotrzebowania. I kolejny przykład, czas pracy nauczycieli. Proponujemy, aby ujednolicić pensum dla pedagogów szkolnych, dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych do 22 godzin pensum. Przede wszystkim po to, żeby więcej czasu mogli pedagodzy poświęcić uczniom, żeby byli bardziej dla nich dostępni. Dzisiaj wiemy, że samorządy różne decyzje podejmują, one od 18 aż do 30 godzin. Przypisywany jest taki wymiar pensum. My proponujemy 22 godziny bezpośredniej pracy z uczniami. Wprowadzamy również wiele rozwiązań, na które zwracała Najwyższa Izba Kontroli, jak również samorządy, ale i to są również postulaty, na które odpowiadamy, które wybrzmiały w trakcie debat, również i debat eksperckich. Wprowadzamy powiązanie jakości kształcenia z jakością świadczenia pracy przez nauczycieli. Obowiązkowa ocena pracy nauczycieli jest wprowadzana dla wszystkich. Wydłużamy staż z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy. Wydłużamy ścieżkę awansu zawodowego do 15 lat. Dzisiaj jest 10 lat i tak naprawdę właściwie po 10 latach często nauczyciele dyplomowani, czyli z tym najwyższym stopniem awansu zawodowego, nie mają jakby dalszej motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji i jakości pracy. I tutaj wychodzimy naprzeciw. Od 2020 roku dla nauczycieli dyplomowanych, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę, będzie możliwość przyznania dodatku za wyróżniającą pracę. On będzie w ciągu 3 lat dochodził do maksymalnego wymiaru. W 2020 roku rozpoczynamy od 3%, 6,5% w 2021 i 16% od 2020 roku, oczywiście od kwoty bazowej zapisanej w budżecie państwa.